Co prawda niewielu, ale jednak. 3000 uczniów szkół podstawowych województwa łódzkiego korzysta w czasie ferii z półkolonii. Prawie 60 z nich w szkole podstawowej nr 10 w Sieradzu. Tam dzieci przebywają przez 6 godzin dziennie. Mają w tym czasie dwa posiłki i bardzo różne zajęcia. Ale najważniejsze jest coś innego. Tu mogę spotkać się z kolegami, możemy pożartować, możemy pograć w piłkę na zajęciach sportowych. No moim zdaniem warto, jest bardzo fajnie, na przykład bardzo mi się podoba basen i te zajęcia taneczne. Mamy zajęcia właśnie taneczne, mamy basen, wczoraj dzieci tkały, malują, bawią się na sali gimnastycznej, po prostu aktywnie spędzają czas. Na półkolonie w dziesiątce, które potrwają do 17 stycznia, szybko zabrakło miejsc. W ciągu kilku godzin miałam już zgłoszeń ponad normę, stąd organizujemy 5 grup. Łącznie mamy 56 osób. Feryjne spędzanie czasu to nie tylko półkolonie oraz inne zajęcia w sieradzkich szkołach. Sieradzkie Centrum Kultury, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji to też są również oferty dla tych, którzy chcieliby skorzystać z tego okresu feryjnego i niekoniecznie muszą być to półkolonie. Dobrze wykorzystane środki, myślę, że oferta w tym trudnym czasie na bardzo wysokim poziomie. Na feryjny wypoczynek samorząd Sieradza przeznaczył 120 tysięcy złotych, ale są szkoły, które robią to samodzielnie, ze wsparciem rodziców. Tak jest w Szkole Podstawowej Integracyjnej w Sieradzu Zapuście, gdzie przyszłotygodniowe zajęcia finansuje i współorganizuje Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci Niepełnosprawnych Uśmiech Dziecka. Bardzo bogata oferta zajęć edukacyjnych, zajęć plastycznych, zajęć technicznych, zajęć komputerowych, oczywiście dużo na świeżym powietrzu z uwagi na to, że mamy też bogatą bazę sportową. Mimo trudnych warunków związanych z pandemią, większość placówek oświatowych województwa organizuje zajęcia feryjne. Na terenie województwa mamy 3000 dzieci na półkoloniach, w tym samym powiecie sieradzkim 114 dzieci, które czynnie, aktywnie spędzają nie w domu, tylko czas w obiektach szkolnych. Jest to prawem dopuszczalne, możliwe. Jak sami widzieliśmy przed chwilą, bardzo fajnie to wygląda tutaj w szkole numer 10 Strzelców Kaniowskich w Sieradzu. Dobrze jest w szkole, za którą uczniowie bardzo już się stęsknili, ale najlepiej na sankach, bo wreszcie pada śnieg i mamy prawdziwą zimę.